Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy 150. rocznicę Powstania Styczniowego. W naszej zbiorowej pamięci i w naszej kulturze narodowej to powstanie zajmuje miejsce szczególne. Powstańcy 1863 roku byli ostatnimi żołnierzami I Rzeczypospolitej, walczącej o swoją wolność i o niepodległość. Walczyli i ginęli właśnie w imię państwa polskiego, tego, którego brakowało, a którego tajne, podziemne struktury na czele z rządem narodowym powołali na czas powstania. Walczyli zarazem w imię Rzeczypospolitej Trojga Narodów, ojczyzny otwartej na wolnościowe aspiracje bratnich narodów historycznej Litwy i Rusi. Nowoczesna i przeciwna despotyzmowi idea odrodzonej ojczyzny, jaką nieśli wtedy powstańcy, uwzględniała także uwłaszczenie chłopów, a zatem oznaczała upowszechnienie praw obywatelskich i społecznej solidarności. Dzisiaj te postulaty wydają się nam naturalne, oczywiste, ale w tamtych trudnych czasach świadczyły o dojrzałości politycznej i prawdziwie demokratycznym charakterze powstania. Drodzy Państwo, setki albo i więcej miejsc w naszej ojczyźnie jest związanych z tradycją powstania styczniowego. Są one niemal w każdym powiecie, w każdej gminie Polski centralnej i wschodniej. Bardzo bym chciał, aby znicze polskiej pamięci o ludziach i wydarzeniach przed 150 lat zapłonęły wszędzie tam, gdzie znajdują się nie tylko powstańcze mogiły, ale i inne miejsca związane z tradycją powstania styczniowego. Chociaż dzisiaj nie musimy już na szczęście walczyć o swoją wolność i niepodległość, bo ją mamy, to poświęcenie powstańców, krew przelana dla świętej sprawy wolności, po prostu powinny być pamiętane. Powinny, bo przypominają nam także o naszych dzisiejszych zobowiązaniach wobec ojczyzny, zobowiązaniach wobec siebie nawzajem. Rozumieć powinniśmy te zobowiązania już współcześnie, również jako umiejętność pracy i życia dla dobra ojczyzny, dla dobra współobywateli, jako odpowiedzialność za zbiorowość, za Polskę. Z tego przede wszystkim powodu zdecydowałem się objąć patronatem obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego na terenie całego kraju, jak i poza granicami dzisiejszej Polski. To może być i powinna być wielka lekcja patriotyzmu i narodowej solidarności.